Dzień dobry, goszczę dzisiaj w studiu Adama Kotkiewicza, właściciela antykwariatu Ballady i Romanse, a także miłośnika gry w skrable. Dzień dobry, Agnieszko, i dziękuję za zaproszenie. Adam, twój antykwariat znany jest w Płocku między innymi dzięki twoim wpisom w twoim tak zwanym pamiętniczku. Powiedz, skąd wziął się pomysł na taką promocję twojej działalności? Wiesz co, zacząłem ten pamiętnik pewnie 3 lata temu, w grudniu. O, to teraz chyba 3 lata dokładnie minęły. I tak wieczorkiem sobie pomyślałem, jak wróciłem z pracy, a może bym zaczął coś pisać, jakieś te wspomnienia, coś tam zapisywać w zeszycie. A potem pomyślałem, a może na Facebooku, a może nie od jutra, tylko od dziś, a może natychmiast. I tak powstał pierwszy odcinek i tak regularnie pisałem na początku, bardzo prawie codziennie. No i z tego się zrobiło prawie już 400 odcinków. I lubię ten mój pamiętnik. Ostatnio nie znajduję na niego czasu, bo mam strasznie dużo zajęć, a to jednak trochę wymaga, żeby takie pół godzinkę czy półtorej mu poświęcić. Ale jak coś takiego fajnego się w życiu zdarzy, jak się trafią fajni ludzie, o których warto napisać, znaczy wszyscy klienci są bardzo fajni i warto o nich napisać, o każdym, ale no tak jak mówię, czasami brakuje tego czasu i dlatego ostatnio jest rzadziej. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji przeczytać, powiedz, co tam najczęściej znajduje się w twoich wpisach? Opisuję to, co sprzedałem, jakieś ciekawe książki, jakieś ciekawe płyty, opisuję ciekawych ludzi. Jest taki dział pod tytułem Gość ballad i romansów, czy nie, przyjaciele ballad i, ballad i romansów, tak to chyba nazwałem. Daję też kawałek pana Tadeusza, bo od wielu, wielu lat próbuję się go nauczyć na pamięć i pomyślałem sobie, że jak będę go pisał w tym pamiętniczku, to będę ćwiczył akurat przy okazji. No i edukujesz przy okazji też i inne osoby, które czytają twoje Tak, niektórzy wpisy. Mówią, że lubią sobie ten kawałek pana Tadeusza przypomnieć i przeczytać. Znaczy ja robiłem to dla siebie, mówię tylko po to, żeby sobie przypomnieć, żeby się przy okazji uczyć, ale ludzie mówią, że lubią, zaglądają, także cieszę się bardzo. Mamy okres przedświąteczny. Czy twoi klienci szukają u ciebie prezentów gwiazdkowych? Czego najczęściej? Ostatnio wróciła do mnie moja super pracownica Arletka. Nie było jej przez kilka miesięcy. Arletka jest cudowna, potrafi piękne grafiki robić i ostatnio udostępniamy coś takiego jak prezentownik ballad i romansów. I tam wrzucamy jakieś fajne książki, płyty winylowe, płyty CD. Lubię też pokazywać rzeczy, które robią płoczczanie, rzemieślnicy. Na przykład taki Rysiu Mazuś, on się specjalizuje w wyrobach ze skóry. No i robi na przykład takie na ręce opaski, do książek, takie wkładki, różne rzeczy tam ze skóry, sam od początku do końca. Lubię coś takiego promować, pokazywać, że ludzie mają takie fajne talenty. No i to też się sprzedaje. Najczęściej, ostatnio bardzo modne są winyle. Tak, i naprawdę ludzie poszukują na prezenty winyli fajnych i lubię je sprzedawać. Zdarzają się u ciebie białe kruki? No, poluję cały czas. Antykwariat to jest właśnie polowanie na te białe kruki, że tam, nie wiem, przerzucisz tych książek setki czy tysiące i znajdziesz jedną cudną, czy przerzucisz na przykład setki czy tysiące płyt winylowych i nagle trafisz z autografem Czesława Niemena. Oj. Masz taką perełkę, jak ostatnio tam jakiś czas temu mi się trafiła. A oprócz tej płyty z autografem Czesława Niemena, w ostatnim czasie znalazłeś coś takiego, co ci sprawiło szczególną radość? Tak, ktoś mi na przykład przyniósł arcybiskupa Mariawickiego Kowalskiego, przekład Pisma Świętego, to chyba z lat 20. No i to była taka fajna perełka. Nawet żałowałem, że to nie zostało w Płocku, tylko pojechało gdzieś pod Łódź.
No ale trafił się akurat klient z Łodzi i tam jest też parafia Mariawicka. No i Mariawici gdzieś tam spod Łodzi, z Głowna bodajże kupili. Także co jakiś czas jakaś taka fajna perełka się trafi. Podczas ostatniego spotkania mówiliśmy o tym, że jesteś wielkim miłośnikiem skrabli i jednocześnie organizatorem turnieju, który w Płocku ponownie będzie organizowany przez ciebie. Opowiedz troszkę o tym wydarzeniu. Pamiętam, że graliśmy we dwójkę w skrable i też świetnie grasz. Zdarzyło nam się, przegrałam, przyznaję się bez bicia. Ale grasz świetnie, jesteś bardzo rokującą zawodniczką, tylko trzeba ćwiczyć, ćwiczyć. No z tym ćwiczeniem to wiesz, że jest, jeszcze czasu potrzeba troszkę, ale tak, dziękuję, bo tak uznaję to za wielki komplement. Świetnie grasz. 13-14 styczeń organizujemy, organizuję turniej skrabel, no przy pomocy moich znajomych, przyjaciół. Pan prezydent Płocka dał swój honorowy patronat. Turniej odbędzie się w sali koncertowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki imienia Temersonów w Płocku. Zaczynamy, tak chyba już nie pamiętam, 9, 10, chyba jakoś tak, w sobotę. W niedzielę prawdopodobnie nasza, raczej na pewno, nasza moja przyjaciółka, przewodniczka po Płocku, Magda Świdzińska, oprowadzi gości po naszym mieście, no bo przyjadą ludzie z całej Polski, fajnie, żeby ten Płock fajnie zapamiętali. No i jestem w trakcie organizowania sponsorów, żeby były jakieś fajne nagrody, że jak ktoś już przyjedzie, nie wiem, z drugiego końca Polski i wygra, to żeby naprawdę był zadowolony, że coś fajnego wygrał. No liczę na jakieś 70-80 osób z Polski, takich najlepszych graczy rzeczywiście. Mhm. Czyli to nie są zawody skierowane do amatorów? Nie, amatorzy też mogą jak najbardziej wystąpić, tak jest. A w jaki sposób się zapisać? Zapisujemy się na stronie Polskiej Federacji Skrabel, albo tak mniej oficjalnie u mnie. Mój telefon mogę podać. 576-149-380, jakby ktoś miał ochotę się zapisać na skrable. I teraz mnóstwo ofert matrymonialnych się posypie. I rozumiem również wiadomości prywatnej na twoim profilu Facebookowym. Tak, jak najbardziej tak jest. W przyszłym roku wraz z Księżnicą Płocką będziesz organizował wydarzenie, właściwie cykl wydarzeń pod nazwą Pan Tadeusz. Z jakiej okazji jest to organizowane i jak to będzie dokładnie wyglądało? Jakiś czas temu poznałem panią Krysię Warachowską z Torunia. Pani Krysia kolekcjonuje różne wydania pana Tadeusza i naprawdę jest w tym niezwykła. Cały czas widzę, jak tam gdzieś tam w internecie coś kupuje, licytuje. Nazbierała tego bardzo, bardzo dużo. Jeździ z wystawami po całej Polsce, pokazuje to w różnych szkołach, bibliotekach, pięknie na ten temat opowiada. No i pomyślałem, że w przyszłym roku jest 190. rocznica wydania pana Tadeusza, żeby zaprosić panią Krysię do Płocka. A że mi się zawsze bardzo fajnie z Księżnicą Płocką współpracuje, to poprosiłem panią Asię, Joannę Banasiak o pomoc. No i jak zwykle, to jest cudna kobieta, zgodziła się. No i wspólnie organizujemy w lutym. Jeszcze daty dokładnej nie podam. Może ona już jest, ale wyleciało mi z głowy. Ale w lutym organizujemy takie spotkanie, gdzie będą pokazane różne wydania pana Tadeusza. Głównie to będą od pani Krysi, ale ja też kolekcjonuję, trochę też swoich rzeczy pokażę. No i tak przez kilka miesięcy mają być takie cykliczne imprezy związane z panem Tadeuszem. Może zrobimy jakąś sesję naukową. Jest taki naukowiec z Torunia, dr Marcin Lutomierski. I może Marcin przyjedzie i jakiś fajny wykład zrobi. Marzyło mi się też spotkanie z profesorem Bralczykiem, bo pan profesor Bralczyk jest wybitnym znawcą pana Tadeusza i też zna dużo, dużo na pamięć. Może się uda zaprosić, zobaczymy. Trzymamy kciuki. Ja w ogóle z profesorem Bralczykiem ostatnio taki fajny wywiad wysłuchałem. No i pan profesor mówi, że zna chyba z 5 ksiąg na pamięć,
ale zabraknie mu życia, żeby się reszty nauczyć. I ja tak sobie myślę, no ja jestem sporo młodszy, może mi starczy tego życia. To może jeszcze jakiś konkurs recytatorski przy tej okazji zorganizuj, tak? Któż to wie, może coś takiego. To najwięcej tekstu na pamięć wypowie. I tak jest. Moja przyjaciółka z Sierpca, Agnieszka Jachowicz, z tej okazji postanowiła się nauczyć trzeciej księgi na pamięć i jest w połowie, także... Do lutego powinna dać radę także. No brawo, bo język pana Tadeusza do najprostszych nie należy, biorąc pod uwagę archaizmy, które już we współczesnym języku polskim nie występują. Ale więc... świetnie się go jest uczyć. Zachęcam do tego, bo to się płynie. To jest tak śpiewne, piękne po prostu. Także zachęcam do nauki. Chociaż kawałka. Uczniowie pewnie by się z tobą nie zgodzili, biorąc pod uwagę, no że muszą się tego uczyć, a wszystko to, co musimy, to jest obarczone pewnym no, takim... Do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. Pewnie w siódmej czy w ósmej klasie też bym był, nie byłbym zachwycony, jakby ktoś mi się kazał uczyć na pamięć, ale to się dojrzewa do pewnych rzeczy. Ale konkurs recytatorski to nie jest zły pomysł. Będziemy wspierać, dziękuję, jeżeli już coś takiego będziesz chciał organizować. Ale w swoim lokalu również organizujesz autorskie wydarzenia. Powiedz, co to są za wydarzenia. Ostatnio dzięki Instytutowi Książki, z którego dostałem dofinansowanie, udało mi się powiększyć mój lokal. Udało mi się tam trochę mebli zakupić, krzeseł i tak dalej. I zrobiła się taka przestrzeń na spotkania. Zrobiliśmy pierwszą wystawę malarską Katarzyny Marciniak pod tytułem Bezmyślnik. I Kasia zaprezentowała swoje obrazy. Przy okazji był taki mały wernisaż. Zjedliśmy ciasteczko, napiliśmy się szampana, cydru. I to było takie spotkanie przyjaciół, bardzo miłe, bardzo fajne. Te obrazy wiszą, można te obrazy kupić, można te obrazy podziwiać. No i za miesiąc będzie następna wystawa, już jest Wojciech Symołon, również taki płocki malarz, rzeźbiarz. I w zeszyciku już są zapisane kolejne osoby. Poza tym postanowiłem, że będę organizował takie spotkania związane z historią lokalną. Archeolog Dariusz Kołodziejski zrobi nam wykład na temat średniowiecznego Płocka, bo w tym Płocku od 20 paru lat już robi wykopaliska archeologiczne, nadzoruje. W styczniu też mamy spotkanie z psychologiem, z panem Dawidem Misiakiem. Także chciałbym, żeby co miesiąc jakieś takie fajne spotkanie integracyjne było, żeby tam te, bo tam jest mało miejsca u mnie na jakieś 15-20 osób, ale żebyśmy się spotkali i czegoś fajnego posłuchali, pobyli ze sobą po prostu. No. To powiedz jeszcze dla tych, którzy jakimś cudem nie wiedzą, gdzie mieści się twój antykwariat. Antykwariat mieści się na rynku, na ulicy Rębielińskiego, na targowisku, hala A, od ulicy Przemysłowej. Naprzeciwko mnie jest na przykład fajny sklep zoologiczny. O, i tam często ludzie do tego sklepu zaglądają. Zachęcamy w takim razie do przyjścia do antykwariatu i poszukiwania białych kruków. Bardzo dziękuję ci, Adam, za rozmowę. Ale jeszcze właśnie miałeś wspomnieć coś o książkach, właśnie, byśmy zapomnieli. Przyniosłem parę książek i chciałem zareklamować płockich twórców. Agnieszka Zielińska napisała książkę o Towiańskim, o rodzinie Towiańskich. To taki mistyk z czasów wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym. Mickiewicz był Towiańskim, był Towiańczykiem, no wielcy pisarze z tamtego czasu, Słowacki, Garczyński. Świetna książka, jak ktoś chce się dowiedzieć o tym, kim był Towiański, to warto przeczytać, polecam. Przyniosłem najnowszą książkę Jacka Ostrowskiego pod tytułem Kuba. Mecenas Zuza, płoczczanie już na pewno zdają, bo to już jest taka płocka kultowa klasyka, kryminał, tak. Tak jest, to już jest 10. część. I przyniosłem jeszcze Adasia Łaszczewskiego, Płocka policja okresu międzywojennego, wydanie drugie.
To tak na szybko tylko, bo tych płockich pisarzy naprawdę dużo u mnie jest, ale to tak jak pędziłem do ciebie, to tak szybciutko z półki akurat to zabrałem, żeby zareklamować. Jak widzicie państwo, naprawdę warto odwiedzać antykwariat, bo można tam znaleźć fajne książki. Ja się pochwalę, że mi Adam też sprezentował kilka książek, którym się przydadzą do pracy doktorskiej, także już tutaj publicznie ci bardzo dziękuję, już się nie wyprzesz, że to od ciebie. Dziękuję ci, Adam, za rozmowę i korzystając z tej okazji, że jesteśmy przed świętami, życzę ci spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i wielu klientów, którzy docenią wartość dzieł zgromadzonych w twoim antykwariacie. Dziękuję, Agnieszko. Z wzajemnością i wszystkiego najlepszego dla naszych słuchaczy i dla moich klientów. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Adam Kotkiewicz. Dziękuję ślicznie.